Witam serdecznie, moim gościem Piotr Niedźdą, Weselny Sylwia. Cześć, Łukasz. Piotrek, przegrywacie dzisiaj z Gold Teamem. Można powiedzieć, to jest taki El Clasico naszej ligi. Potwierdza się to po raz kolejny, kiedy wychodzą dwa zespoły, tak zwane też derby Czeciwiny. Poziom niesamowity. Nigdy nie schodzicie z pewnego pułapu tych emocji. Nie no, wydaje mi się, że poziom był wysoki, wyrównany. Aczkolwiek ostatnio niestety nas prześladuje Gold Team. Nie możemy sobie z nimi poradzić. Stykowa zawsze jest stykowy wynik. Dzisiaj też się nie udało, trudno. Co dzisiaj zabrakło? Chyba skuteczności, bo mieliśmy dużo sytuacji. Wydaje mi się, że mecz był wyrównany na remis. Nawet ze skazaniem bym powiedział na naszą drużynę. Ta porażka tak naprawdę niczego tu nie zamyka. Sami wiecie, że najważniejsze rozdanie to za tydzień. Jeżeli tam wygracie, macie mistrzostwo. Zgadza się. No, zrobimy wszystko, żebyśmy wygrali ten mecz ostatni z Tyliczem. Tak jak mówiłem na początku rozgrywek, że walczymy o mistrza, więc słowa dotrzymuję. Słowa dotrzymuję, super. Oglądałeś dzisiaj waszego rywala, który już za tydzień z wami się zmierzy. Oglądałeś dzisiaj wcześniej z Derecami? Nie patrzyłem na rywali. To znaczy, no wiemy jak w piłkę grają, oni bardzo dobrze grają, wszyscy są wybiegani, dobrze wyszkoleni technicznie, więc na pewno będzie ciężko. Zobaczymy, no, boisko pokaże, zweryfikuje wszystko. Jak się przygotować do takiego meczu? Wiemy też, że to oni mają gorszy bilans z wami, to zdecydowanie. I trzeba powiedzieć tutaj, że presja też nie tylko po waszej stronie, ale po przeciwnika. Jak się do takiego meczu przygotowywać? Niby to zabawa, ale troszkę piłkarze mówią, że w głowie i tak siedzi. Nie no, przygotowanie, no, przed meczem. Może 10-15 minut przygotowania jest jakaś rozrzeweczka delikatna. I tak to nie, no tak jak mówiłeś, zabawa. Oczywiście każdy chce wygrać. Tak jak my prześladujemy, można powiedzieć, Tylicz, tak. Gold Team nas prześladuje, więc zobaczymy, co będzie w przyszłym tygodniu. No, na razie trzeba powiedzieć, że Kugraf wcześniejszy, teraz Tylicz jako nowa nazwa, dzierżył od zwycięstwa do zwycięstwa w tych trzech edycjach, w dwóch edycjach. I trzeba powiedzieć, że odebranie takiej drużynie królestwa, można powiedzieć, byłoby na pewno tutaj wisienką na torcie. Zgadza się, no bardzo byśmy chcieli, no zobaczymy, co wyjdzie z tego. No oczywiście, oni są... Przede wszystkim mają wyrównany skład, to jest ich podstawą. Naprawdę chłopaki są bardzo wybiegani, więc to im daje przewagę, aczkolwiek no zobaczymy. No. Zapytam ciebie jeszcze tak z jednej beczki, jako doświadczonego zawodnika. Trzy ligi mamy, Ekstraklasa, pierwsza liga, druga liga i o mistrzów poznamy we wszystkich ligach w ostatnich meczach. Pięknie to wygląda. No tak, no widać, że robota wykonana przez ciebie jest na wysokim poziomie. Przez piłkarzy. Tak, no ale zachęcałeś ty wszystkich z nas do grania tutaj, więc chwała tobie za to. Chwała, że jesteście ze mną. Ostatnie pytanie. Kto będzie tym mistrzem? Dom Weselny Sylwia czy Tylicz? No to sprawa jest oczywista, Dom Weselny Sylwia. I tego życzę oczywiście. Drugiemu zespołowi też szczęścia. Także widzimy się na gali zakończenia, a za tydzień jeszcze na ostatnim meczu. Dziękuję za wywiad. Dzięki.